Wydawnictwo AA z Krakowa oraz kanał YouTube Ku Bogu przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Michaela Worisa zatytułowane Kościół Walczący. Jak wskrzesić autentyczny katolicyzm. Produkcja i realizacja kanał YouTube Ku Bogu. Michael Voris urodził się 20 sierpnia 1961 roku w Big Spring w Teksasie. Ukończył studia na Uniwersytecie Notre Dame w roku 1983 i rozpoczął karierę jako telewizyjny reporter wiadomości, prezenter, i producent, głównie dla CBS News. Otrzymał cztery nagrody Emmy za perfekcjonizm w dziennikarstwie radiowo-telewizyjnym. Po śmierci swojej matki Woris powrócił w roku 2004 do wiary katolickiej, dokonując dramatycznego zwrotu w swoim życiu. Jednak radość z powodu nawrócenia wkrótce ustąpiła coraz większemu niepokojowi związanemu z tym, co widział. Słabe duchowieństwo, niski poziom nauczania doktryny, obojętność świeckich. Kościół był w kryzysie. Reagując na poważną erozję wiary katolickiej w ciągu ostatnich 50 lat, Voris założył St. Michael's Media Church Militant, którego to przedsięwzięcia jest również prezesem. W pierwszych latach działalności St. Michael's Media Voris. Zdobył licencjat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza Zakwinu w Rzymie. Jest autorem popularnego programu The Vortex Vir, znanego również widzom polskim z portalu PCH24. Jego portal Church Militant, Kościół Walczący, nadaje wiadomości, publikuje teksty informacyjne z życia Kościoła, komentarze, wywiady, dyskusje. Michael Woris. Jest też autorem książek. Kościół Walczący to druga publikacja tego autora w języku polskim. Pojęcie Eklezja Militięc, Kościoła wojującego, nie jest dziś modne. W rzeczywistości jednak coraz lepiej rozumiemy, że jest prawdziwe. Oddaje coś z prawdy. Widzimy, że zło chce opanować świat i konieczne jest podjęcie. Walki ze złem. Papież Benedykt XVI, 2012 rok. Książkę tę dedykuję moim dwóm matkom. Mojej biologicznej mamie Annie Josephine, która wymodliła powrót swojego syna do wiary i mojej niebiańskiej matce, której moja mama zawsze mówiła otul go swoim płaszczem, Matko Najświętsza. Prolog Powróciłem do wiary katolickiej mojego dzieciństwa w roku 2004, po śmierci mojej matki Eni, 15 czerwca 2004 roku, która nastąpiła w następstwie prawie trzyletniej walki z rakiem żołądka. Urodzony w roku 1961. Należałem do pierwszego pokolenia katolików wychowanych w kościele, który określiłem milutkim kościółkiem. W latach 1968-78 byłem ministrantem i widziałem, jak materializowały się różne ataki na wiarę, chociaż oczywiście w tamtym czasie nie uświadamiałem sobie, co dzieje się wewnątrz kościoła. Byłem, tak jak wówczas wielu katolików, Bezpośrednim świadkiem nadużyć, jakie wprowadzano do liturgii, na przykład komunii świętej na rękę i muzyki gitarowej. Uczestniczyłem w grupie folkowej, kiedy nie służyłem przy ołtarzu. Podobnie jak wielu innych, nie miałem pojęcia o tym, co się działo, ale duchowieństwo nieustannie pouczało, że ta nowa rzecz musi być wprowadzona, że tamta nowinka wydarzy się w przyszłym tygodniu i tak Pamiętam bardzo wyraźnie, jak zastąpiono czarno-białe komrze, standardowe strój ministranta, długimi albami z kapturem i sznurem wokół pasa. Następnie miały zniknąć pateny komunijne, które już nie miały celu, gdyż każdy przyjmował teraz komunię na rękę. Muzyka zmieniła się z religijnej w świecką, co było zapowiedzią dużo większych rzeczy. Jakie miały się wydarzyć w kolejnych dziesięcioleciach, Lata 70. XX wieku były decydującymi latami w Kościele, ponieważ w dużej mierze wpłynęły na katolicką tożsamość tak wielu ludzi. Dokonano w tamtych latach potężnego zniszczenia, zastępując wiele z tego, co istniało wcześniej. Podobnie pokolenie moich rodziców zostało całkowicie zaskoczone. Tradycyjnymi środkami przekazywania wiary były najpierw dom, następnie szkoły katolickie prowadzone przez zakonnice i oczywiście msza święta. Rodzice byli przyzwyczajeni, że gdy dzieci osiągały wiek szkolny, uczyły się bardziej zaawansowanych zagadnień, związanych z wiarą od sióstr i braci zakonnych, jak również od kadry świeckiej. Potop, który ogarnął Kościół, jednocześnie na obszarach życia parafialnego i katolickiej edukacji w Ameryce w latach 70. XX wieku, był duchowym tsunami. Doprowadziło do niego coraz bardziej liberalne duchowieństwo pragnące deformacji Kościoła katolickiego. Wskazywało ono na ducha Soboru Watykańskiego II, co jest mitem, który trwa do dziś jako swoją pobudkę. To, co składało się na wyznaczniki katolickiej tożsamości, znikło praktycznie nagle. Figurki, katolickie pieśni, hymny, ubiór ministrantów, habity zakonne, a po nich zakonnicy, którzy je nosili, autentyczna edukacja katolicka. Wymieniajcie, co tylko chcecie, wszystko to zostało zniesione. To w tym, w cudzysłowie, kościele, ja i moje pokolenie osiągnęliśmy pełnioletność. I to ten Kościół w dość dużej mierze zapanował i rządzi dzisiaj. Połączenie napędzanego emocjami kompromisu ze światem, którego celem jest to, by nie obrazić nikogo z wyjątkiem Boga. W wyniku tego procesu zmieciona została katolicka tożsamość, co było wynikiem zamierzonym. Wielu hierarchów Kościoła, tak bardzo chętnych na kompromis z dominującymi trendami dnia, Zostawiło wiernych katolików, gdy wychodzili w świat, samym sobie. Nie trzeba było dużo czasu, by rozwijająca się cywilizacja śmierci przeorała ich mentalność. Ważne, by pamiętać, że było to pokolenie, które jako pierwsze ujrzało antykoncepcję jako prawo konstytucyjne, po którym szybko nastąpiła ochrona aborcji jako światowego sakramentu. Dominująca moralność. Zmieniła się w zaskakującym tempie. Filmy, muzyka i cały przemysł rozrywkowy gloryfikowały teraz seks. Rewolucja seksualna wybuchła w świecie dokładnie w tym samym momencie, kiedy hierarchowie kościoła brali w objęcia świat. A w kościele nikt tak naprawdę za wiele nie mówił o niczym z tego, co się wydarzyło. Jak wielu z mojego pokolenia padłem ofiarą tego wszystkiego. I przyjąłem życie w swobodzie seksualnej. Gdy nastały lata 90. rewolucja seksualna dojrzała w cudzysłowie do kultury krótkich związków, a tak zwane one night stands, przelotne przygody seksualne na jedną noc, stały się rzeczą powszechną. Wiedziałem gdzieś w zakamarkach swego katolickiego umysłu, Ukształtowanego przez moich rodziców, gdy byłem dzieckiem, że to wszystko było złe i grzeszne. Jednak porzuciłem regularne praktykowanie życia religijnego, uczestnicząc we mszy świętej sporadycznie, mając niejasne poczucie obowiązku. Byłem odnoszącym sukcesy dziennikarzem telewizyjnym, który otrzymał wiele nagród i dowodów uznania szanowanym przez moich kolegów w zawodzie. Miałem też stopień naukowy Uniwersytetu Notre Dame, zdobyty w roku 1983. Na zewnątrz mogło się wydawać, że wszystko było wspaniale. Wewnątrz dokuczało mi sumienie, ale nie na tyle, by coś z tym zrobić. Było to tylko odległe zmartwienie. Rozwiązłość nie ustępowała, a po niej następowały wyrzuty sumienia, i tak cykl trwał rok za rokiem. To ta katolicka wiedza z wczesnego dzieciństwa, którą zasiali w mojej duszy rodzice, zadręczała mnie w latach mojej dorosłości. Nigdy nie kusiło mnie szukanie mniej osądzającej religii, ponieważ wiedziałem, że wszystkie one były mylne. Wiedziałem, że to Jezus Chrystus jest Bogiem. Wiedziałem, że Jezus Chrystus ustanowił Kościół katolicki. Po prostu lekceważyłem to wszystko, by trwać w grzechu. Robiąc dobrą minę do złej gry, można by powiedzieć. Moi rodzice oczywiście przez cały czas wiedzieli, że nie żyję wiarą i budziło to w nich ogromny niepokój. Modlili się nieustannie, stale błagając Boga, by zrobił coś, co odrzuciłoby mnie od takiego życia. Mój starszy brat, marszał, także zawędrował do milutkiego kościółka i założył dom. Choć nie zaniedbywał wiary tak otwarcie, jak ja to robiłem, był tym niemniej w pełni nawrócony na wyznanie milutkiego kościółka i podobnie był źródłem ogromnego zmartwienia moich rodziców. Tak więc ich modlitwy trwały latami na pozór nadaremnie. Pewnego dnia w roku 2001, moja matka straciwszy praktycznie całą nadzieję, że jej modlitwy zostaną kiedykolwiek wysłuchane, w ogromnej frustracji zawołała do naszego Pana: Jezu, nie obchodzi mnie, co się ze mną stanie, zrób cokolwiek musisz zrobić, ale podaruj życie wieczne moim dwóm synom. Gdy tak wołała z głębi duszy, nie miała pojęcia, jak szybko ta modlitwa zostanie wysłuchana. Po paru tygodniach, w trakcie rutynowego badania z powodu refluksu, Zdiagnozowano u niej początkowe stadium raka żołądka. Postępy choroby były w tak wczesnym stadium, że w istocie odkryto ją niejako przez przypadek w czasie endoskopii. Był październik roku 2001. Lekarze nie chcieli zwlekać z operacją i przeprowadzono ją w ciągu tygodnia od odkrycia choroby. Wniosek był taki, że operacja zakończyła się pomyślnie i że wszystko usunięto. Konkluzja okazała się mylna. Nigdy tak naprawdę nie odzyskała tak zwanej pełni zdrowia. Pozostały różne utrzymujące się problemy i bóle. Około 7 miesięcy później, w czasie kontrolnej wizyty w lecie następnego roku, lekarz wygłosił szokującą diagnozę, że rak nie tylko powrócił, ale zrobił postępy do stadium czwartego. Dodał paraliżującą wiadomość, że mamie pozostały jedynie 2 lub 3 miesiące życia. Doktor powiedział, że nastąpiły przerzuty raka do wątroby i że inne niezbędne do życia organy wkrótce padną jego ofiarą. Był 15 lipca 2002 roku. Moi rodzice zdecydowali ze mną, że najlepiej będzie, jeśli przeniosą się od razu z hrabstwa Westchester w stanie Nowy Jork do Detroit w stanie Michigan, gdzie mieszkałem. Aby mógł wraz z ojcem zaopiekować się moją mamą. Będąc kochającym mężem, mój tato zorganizował wszystko w Nowym Jorku, podczas gdy ja ze swojej strony poczyniłem z wyprzedzeniem niezbędne przygotowania, i moi rodzice przyjechali do Detroit dwa tygodnie później, 30 lipca 2002 roku. I tak zaczęło się czuwanie nad umierającą. Rodziny w takich sytuacjach. Gdzieś w głębi umysłu słyszą ten cichy zegar, odmierzający czas i w tym przypadku nie było inaczej. Kłębiły się pytania, jak na przykład, czy mama będzie z nami na Boże Narodzenie. Według tego, co powiedział lekarz, wyglądało na to, że w sezonie piłkarskim Notre Dame, który każdego roku przeżywałem z ogromnym zapałem wraz z moimi rodzicami, nawet z dużej odległości mamy prawdopodobnie już nie będzie. Jednak stało się coś dziwnego. Stan mojej mamy się ustabilizował. Była wyraźnie chora, ale postępy choroby uległy zahamowaniu. Czuwanie nad umierającą zostało tymczasowo odłożone na później. Przyszły i minęły jesień i sezon futbolowy drużyny Notre Dame. Nastał dzień dziękczynienia, a także Boże Narodzenie i Nowy Rok. 69. urodziny mamy pod koniec marca 2003 roku. A następnie dzień matki. Jej stan nie ulegał zmianie. Musiała nieustannie nieść swój krzyż, i nie widać było ani poprawa, ani pogorszenia. Przez cały czas, gdy ją odwiedzałem, mówiła mi, że muszę wrócić do wiary i zacząć żyć dla Boga. Chociaż wiedziałem, że to, co mówi, jest prawdą, aż nadto łatwo było ją zlekceważyć z powodu grzesznych nawyków. Jakie utrwaliłem w ciągu wszystkich poprzednich lat? 2 sierpnia 2003 roku, kiedy załatwiałem interesy w Denver, otrzymałem telefon od mojej bratowej, że mój starszy brat Marshall właśnie zmarł na atak serca w wieku 48 lat. Wszystko wskazywało na to, że mój brat był w doskonałej kondycji fizycznej. Jako zapalony pływak, Miał zwyczaj niemal każdego dnia wstawać i robić kilka okrążeń, pływając na spore odległości w Zatoce Meksykańskiej, w pobliżu ich domu, w Korpus Christi, który znajdował się jedną przecznicę od plaży. Wiadomość, że mój brat nie żyje, była szokująca. Musiałem zrobić jedną z najtrudniejszych rzeczy: zadzwonić do mojej umierającej mamy i powiedzieć jej, że jej pierworodny syn właśnie umarł. Jej natychmiastowa reakcja brzmiała: Jezu, ile jeszcze krzyży możesz mi dać? Moi rodzice nie mogli pojechać na pogrzeb swojego najstarszego syna z powodu słabego stanu zdrowia mojej mamy. Dzień przed pogrzebem poszedłem do kostnicy, by się osobiście pożegnać. Nie mogłem tego wszystkiego ogarnąć. To nie mogło być prawdą. To nie miało sensu. Dotknąłem dłonią blond włosów mojego brata, częściowo z czułości, częściowo na dowód, że to, co widziałem, jest faktycznie prawdą. Gdy zaczynało do mnie docierać, że przede mną faktycznie leży martwe ciało mojego brata, chwyciłem za komórkę i zadzwoniłem do matki. Mamo, stoję właśnie teraz przy ciele marszala. Czy chciałabyś, abym coś powiedział lub zrobił? Odparła. Ucałuj go ode mnie, powiedz mu, że go kocham i że wkrótce go zobaczę. Była to chwila, w której zaczął się proces nawrócenia. W domu pogrzebowym w Corpus Christi w Teksasie, stojąc nad martwym ciałem brata, rozmawiając przez komórkę z umierającą matką, zacząłem przypominać sobie te wszystkie proste prawdy o śmierci, niebie i piekle, których nauczyłem się jako mały chłopiec. Gdy moi rodzice oraz katechetki i zakonnice w drugiej i trzeciej klasie przekazywali mi wiarę katolicką przed Pierwszą Komunią Świętą i gdy uczyłem się, by zostać ministrantem. Wróciłem do Detroit i rozmowy z moją mamą się zmieniły. Ludzie umierają, będą sądzeni. To życie się kończy. To wszystko było rzeczywiste, nie po prostu w umyśle, ale w rzeczywistości. Wraz z początkiem roku 2004 stan mojej mamy stopniowo zaczął się pogarszać. Nim nastał maj, trzeba było poddać ją opiece w centrum hospicyjnym. Zawiozłem ją samochodem, a mój tato towarzyszył nam jadąc za nami. Dla niej przejście przez ten próg było niezwykle trudną, emocjonalną walką, gdyż wiedziała, że to ostatnie miejsce, jakie będzie oglądać na Ziemi. Było to dla niej przygnębiające. I widziałem to wszystko z bliska. Parę dni przed pojechaniem do hospicjum powiedziała mi najbardziej miłosierną rzecz, jaką kiedykolwiek mogła mi powiedzieć jako matka. Michael, nie chcę być w niebie, wiedząc, że ty jesteś w piekle. Chyba czuła, że jej czas, w którym może coś zrobić dla ocelenia mojej duszy, dobiega kresu. Koniec się zbliżał. Nie było już czasu, by mówić grzecznie. W ciągu tych sześciu tygodni w sali hospicjum, w bólach wywołanych rakiem, które opisywała jako wirujące wewnątrz kawałeczki szkła, jej podstawową troską było moje zbawienie. Jednego dnia powiedziała: Myślę, że Jezus zaplanował dla ciebie coś specjalnego. Nie wiem, co to jest, ale tak po prostu czuję. Puściłem jej uwagi mimo uszu. Nie myśląc o nich zbytnio. Po południu 14 czerwca 2004 roku siedziałem obok łóżka mojej matki i dzieliłem z nią jej ostatnią godzinę na tej ziemi. Cierpiała w ciągu życia z powodu dwubiegunowej psychozy, jak również z powodu ostrego przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Te stany przysparzały nieskończonych zmartwień mi i mojemu bratu, kiedy byliśmy młodzi a spora część naszego dzieciństwa upłynęła pod ich niekorzystnym wpływem. Ta ostatnia godzina była ostateczną chwilą, kiedy mogła zapłakać nad tymi wszystkimi trudnościami, jakie wynikły między nami w ciągu tych wszystkich minionych lat z powodu jej choroby umysłowej, jak również szansą dla mnie, by powtórzyć jej, że to wszystko zostało wybaczone. Około godziny 17 jej cierpienia nasiliły się do takiego stopnia, że trzeba było zastosować środek przeciwbólowy. Przekazaliśmy sobie z mamą ostatnie wyrazy miłości, gdy zapadała w spokojny sen. Spojrzałem na mojego ojca i powiedziałem: Umrze tej nocy, tato. Może powinienem zostać w pokoju przy niej, skoro twój słuch nie jest tak dobry. Zgodził się. Około czwartej rano zbudziłem się albo zostałem zbudzony i podszedłem do łóżka mojej mamy. Oddychała gwałtownie, łapiąc powietrze, a jej stopy stały się zimne. Kiedy ludzie są bliscy śmierci, często nie lubią mieć na sobie lub na szyi jakiejś rzeczy z powodu niewiarygodnie zwiększonej wrażliwości. Parę tygodni wcześniej poprosiła, by zdjąć jej brązowy szkaplerz, ponieważ ranił jej skórę. Teraz, gdy oddawała ostatnie tchnienie, znalazłem go i położyłem na jej piersi, aby nie była go pozbawiona, gdy będzie przechodzić do wieczności. Było to już po piątej rano. 15 czerwca 2004 roku, w Wigilię Święta Najświętszego Serca, do którego zawsze żywiła tak silne nabożeństwo. Następnego dnia w domu pogrzebowym uklęknąłem przy trumnie mojej mamy, i kładąc ręce na jej łonie, powiedziałem: Mamusiu, to co przeszłaś dla mnie nie będzie nadaremne. Jestem zmienionym człowiekiem. Przez następne półtora roku oddawałem się z pasją studiowaniu wiary. Przeczytałem tysiące stron na temat katolicyzmu i wszystkich jego aspektów religijnych, duchowych i intelektualnych. Wiara mojego dzieciństwa powróciła gwałtownie do życia. Doświadczyłem dziwnej mieszaniny wyrzutów sumienia, skruchy, euforii i pragnienia, by poznać jeszcze więcej. Chciałem coś zrobić dla Kościoła, dla naszego Pana, który mimo wszystkich moich grzechów odpowiedział na modlitwę mojej matki i przywrócił mnie z powrotem do Kościoła, co było jej życzeniem w chwili śmierci. Był to czas, kiedy wydano książkę Dana Brauna Kot Leonarda da Vinci. Była ona ostatnim krzykiem mody. Opowiadała o romantycznym związku Jezusa i Marii Magdaleny i o tym, że ich spadkobiercy to strażnicy świętego Grala. Ta książka i późniejszy film były tym, co unaoczniło mi pewne rzeczy. Mając rozległą wiedzę na temat produkcji telewizyjnej, Zdecydowałem się wziąć część swojego spadku i funduszu emerytalnego, a następnie wyprodukować 30 lub 60-minutowy film dokumentalny na temat błędów zawartych w tej książce, będąc tak bardzo oburzonym, że ktoś mógł mówić o naszym wspaniałym, kochającym Panu w tak bluźnierczy sposób. O tym samym kochającym Panu Jezusie, który dzięki modlitwom mojej matki wybawił mnie spod władzy śmierci. Następnego dnia, gdy szkicowałem zarys tego dokumentu, przyszło mi do głowy, że gdy napiszę, sfilmuję, wyprodukuję, zredaguję i nadam ten film, książka już dawno będzie zapomniana i nikt nie będzie się tym więcej przejmował. Doszedłem do wniosku, że powodem, dla którego taka książka mogła spotkać się z tak wielką aprobatą, z jaką się spotkała nawet wśród katolików, było to, że nie znają oni wiary. Tak jak ja sam, nigdy nie znałem jej wystarczająco dobrze. Zdecydowałem się zatem to zmienić. Wziąłem pieniądze, które miałem, i około święta dziękczynienia w roku 2005 i na początku 2006 roku założyłem St. Michael's Media media świętego Michała. Kupiłem kamery, światła, sprzęt audio wszystko, co konieczne. I na wiosnę zleciłem. Zbudowanie studia. Budowa zaczęła się dokładnie o 11.10 10 marca 2005 roku, a studio zostało ukończone, zaaranżowane, okablowane i gotowe na światła kamery i akcje 8 maja 2006 roku, kiedy nagrano pierwszy program z cyklu The One True Faith, jedna prawdziwa wiara. Było to święto świętego Michała z Gargano. I cały apostolat został poświęcony ku czci księcia niebiańskich zastępów i konsekrowany niepokalanemu sercu Maryi. W ramach pracy pomyślnie ukończyłem studia, by osiągnąć kościelny stopień przyznany mi przez papieski Uniwersytet Świętego Tomasza Zakwinu w kwietniu 2009 roku, zdając summa cum laude. Uniwersytet usytuowany w Rzymie jest znany także jako Angelicum na cześć św. Tomasza Zakwinu, doktora anielskiego. Od tamtego czasu apostolat przerodził się w dzieło churchmilician.com, poprzednio realcatholic.tv.com i usiłuje uwrażliwić katolików na rozpaczliwą potrzebę odzyskania ich katolickiej tożsamości. Dążenia tego apostolatu spotkały się z ostrym sprzeciwem ze strony establishmentów wewnątrz Kościoła. Mówimy o rzeczach, o których oni nie chcieliby, aby mówiono. Narusza to status quo. Zadajemy pytania, których oni nie chcieliby, aby zadawano. Analizujemy problemy i zagadnienia, których oni nie chcieliby, aby analizowano. Reakcją były kłamstwa na nasz temat, szkalowana nas, atakowano itd. Kościół Znajduje się na rozdrożu. Być może nie doświadczył on jeszcze tego, co papież święty Jan Paweł II określił globalną apostazją. W takich chwilach powinnością każdego katolika, który kocha naszego pana, jest zrobić to, co w jego mocy, by poświęcić się przywróceniu, wskrzeszenia autentycznego katolicyzmu, by uświadomić sobie to, co papież Leon XIII podkreślał w wieku XIX, że katolicy Urodzili się do walki. To, co dostojnicy Kościoła zrobili w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, okazało się kolosalnym niepowodzeniem, jeśli chodzi o zbawienie świata i przyprowadzenie dusz do Chrystusa. Ci uczciwsi i bardziej autorefleksyjni spośród nich to wiedzą, ale są sparaliżowani przez fakt, wychowania w tych samych warunkach. Potrzebne jest całkowicie nowe podejście, nie takie, w którym następuje przystosowanie się do świata. Ale takie, w którym rzuca mu się wyzwanie i doprowadza do konfrontacji z nim, jak robili to apostołowie. Świat musi usłyszeć. Nie chcemy być w niebie, wiedząc, że wy jesteście w piekle. Czas na zmianę. Wstęp. Kościół na Zachodzie jest w stanie chaosu. Być może nigdy dotąd w ciągu dwóch tysięcy lat swojej świętej historii. Nie był on świadkiem większej destrukcji w obrębie własnych murów. Nawet w czasie prześladowań Cezarów rozkwitał w wystarczającym stopniu, by w końcu odnieść zwycięstwo i nawrócić imperium. Jednak, dla określenia dewastacji, jaką przeszedł w ciągu tylko pięćdziesięciu lat, brak jest słów. Apostazja, schizma, herezja, odstępstwo. W ciągu tych niemal trzech pokoleń doszło do wszelkich form zaniedbań, nadużyć i zdrady, jakie tylko można sobie wyobrazić. Ale czy to wszystko wydarzyło się w ciągu jedynie pięćdziesięciu lat? Tak naprawdę nie. To wszystko w ciągu tych minionych pięciu dekad stało się widoczne, ale w istocie przygotowania trwały od wieków, począwszy jeszcze od czasów herezji protestanckiej z XVI wieku i wcześniej. Jest to zbierająca się od wieków burza, do której na swój sposób przyczyniło się każde pokolenie katolickich hierarchów i świeckich. Bez wątpienia było wielu świętych papieży, duchownych, świątobliwych mężów i kobiet, mistyków, wizjonerów, którzy widzieli, że na horyzoncie zbiera się na burze, ale chyba nikt z nich nie potrafił sobie wyobrazić bez miaru odstępstwa od wiary, do jakiego dojdzie w naszych czasach. Różne układy burzowe wpadły do kościoła jednocześnie w latach 60. XX wieku i siały nieustanne spustoszenie wśród wszelkich pozostałości wiary, aż do naszych czasów. Kościół zbudowany przez naszego Pana na świętym Piotrze obecnie z zewnątrz niewiele przypomina swą chwalebną istotę. Jeśli nie liczyć małych grup tu i ówdzie praktycznie znikł. Jeśli ktoś chce być wierzącym katolikiem wiernym niebu, musi przyjąć wszystko, czego Kościół naucza. Wszystko. Dzisiaj nawet nie da się tego powiedzieć bez wątpliwości o choćby połowie jego duchowieństwa, nie mówiąc już o świeckich. Wewnątrz Kościoła doszło do takiej dewastacji wiary, wykorzenienia wiary nadprzyrodzonej, że utożsamienie Kościoła z całą jego pełnią wymaga po prostu pewnego wysiłku. Były okresy komplikacji burz w przeszłości Kościoła, to prawda, ale w bardzo niewielkim stopniu były one bliskie takiemu nasileniu. Odłóżmy dogłębną analizę statystyk na później w tej książce. Wystarczy jednak powiedzieć, że kiedy weźmie się pod uwagę sens wyrażenia wierny katolik, to zakwalifikowałoby się tu mniej więcej 10% ochrzczonych. W Ameryce 75% katolików nawet nie uczestniczy w każdej niedzielnej mszy świętej, co zostawia nam pulę jedynie 25% możliwych wiernych katolików. W innych częściach świata zachodu ta liczba jest nawet mniejsza, dużo mniejsza. W Stanach Zjednoczonych większość z tych 25% regularnie uczestniczących we mszy nie chodzi regularnie do spowiedzi akceptuje zło antykoncepcji i odrzuca naukę, że dusza ludzka idzie do piekła, co jest wynikiem wielkiej dezorientacji w rozumieniu miłosierdzia Bożego i grozy grzechu, a tego wszystkiego uczą ich duchowni. A na dodatek sądzą, że katolik może się nie zgadzać z jednym dogmatem Kościoła lub większą ich ilością, jednocześnie wciąż będąc dobrym katolikiem. Dzieci tych ludzi same, kiedy stają się dorosłymi, nie biorą ślubu w kościele i porzucają praktykowanie wiary. A jeszcze bardziej otrzeźwia, kiedy zauważymy, że spośród tych 25% wciąż uczestniczących we Mszy Świętej, lwia część jest dużo starsza. W ciągu od 10 do 15 lat, większość z nich, jeśli nie wszyscy, umrze. I będzie naprawdę bardzo niewielu tych, którzy ich zastąpią. Przy obecnych tendencjach, pokazujących, że w mniej więcej następnym dziesięcioleciu Kościół w Ameryce doświadczy istnego krwotoku, upływu wierzących i kurczenia się jego rozmiarów, dzisiejsza katastrofa wydaje się niczym. W ciągu tych minionych pięćdziesięciu lat, hierarchia Kościoła katolickiego w większości porzuciła owce. Odmawiając konfrontacji z niegodziwościami współczesnego człowieka, zaniedbując śmiałe głoszenie prawd Jezusa Chrystusa, czyli uzbrajanie wiernych, na wojnę duchową, składając broń w obliczu diabolicznej furii wobec ludu Bożego, czy może zatem być zaskoczeniem, że porzucone przez pasterze owce z kolei porzucą ich samych? Oto czego jesteśmy świadkami! A co rozgrywa się w tych ostatnich chwilach widzialnego chrześcijaństwa na Zachodzie? To, co teraz nastąpi, ponieważ nie istnieje żadna inna alternatywa czy scenariusz, to prześladowanie na wielką skalę. Brak ze strony hierarchów nauczania, administrowania i rządzenia przygotowało drogę dla masowej apostazji, którą teraz musi się zająć bezpośrednio niebo. Kiedykolwiek ręka państwa podnosi się przeciwko Kościołowi, nie dzieje się tak bez wyraźnej woli Boga. I tym razem nie będzie inaczej. W tajemniczej mieszaninie Bożej sprawiedliwości i Bożego miłosierdzia, ostatnie słowo w obecnym kryzysie będzie należało do Boga. Musimy teraz zająć się nie tym, jak przywrócić sposób życia wiarą, który był charakterystyczny dla tak zwanego złotego okresu kościoła w Ameryce lat 50., w dającej się przewidzieć przyszłości, to wszystko już jest martwe i przeminęło. W tamtych czasach kościół przynajmniej dotrzymywał kroku kulturze, albo, mówiąc lepiej, kultura mniej lub bardziej dotrzymywała kroku kościołowi, przynajmniej pod względem moralnym. Jednak, już tego teraz nie robi. Gdy hierarchowie zdradzili Chrystusa i jego kościół niewiernością, tchórzostwem i grzechami seksualnymi, kultura zrzekła się moralności katolickiej i przygotowała grunt pod obecną rzeczywistość. Dzisiaj każde wspomnienie prawdy związanej z moralnością, szczególnie moralnością seksualną, spotyka się z gradem oskarżeń o homofobię, bigoterię i nienawiść. Milcząca akceptacja grzechów homoseksualnych po stronie hierarchii kościoła, a w nazbyt wielu przypadkach nawet uczestnictwo w tych właśnie grzechach, doprowadziła do paraliżu w dzisiejszej hierarchii w konfrontacji z tym wielkim złem. Skandal molestowania seksualnego, którego sprawcami są homoseksualni księża, odmowa uznania tego i zajęcia się problemem, wyssały resztki życia z moralnego autorytetu kościelnych hierarchów. Uniemożliwiając im mówienie o czymkolwiek, co ma znaczenie. Pozostało im zdobywanie tanich punktów politycznych, pomstowanie na imigrację, ubóstwo, kontrolę broni palnej, na zmianę klimatu i wolność religijną. Pozbawiwszy się, dzięki swoim własnym działaniom, jakiegokolwiek duchowego głosu, muszą teraz dogadzać każdej politycznej publiczności, która twierdzi, że da im posłuch. Jakiż to smutny stan rzeczy. Nie potrafią nawet autentycznie zająć się rzeczywistym złem, jakim jest zlecenie pokrywania kosztów antykoncepcji w ramach tak tzw. Obamacare, co wiąże się oczywiście z rzeczywistym złem samej antykoncepcji. Muszą zasłaniać się kwestią wolności religijnej i odwoływać do sądów. Gdy następował moralny rozkład kraju. Ówcześni biskupi w latach 60., 70. i 80. nie stawali w obronie prawdy. Ich dobrze zapowiadający się zmiennicy byli uczeni przez nich, jak nie chybotać łodzią, jak ugłaskać każdego, kogo da się ugłaskać, i jak w obliczu potwornego zła zachowywać milczenie. Biskupi lat 90., pierwszej dekady XXI wieku i dzisiejsi dobrze odrobili lekcję. Z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami, wszyscy zaczęli towarzyszyć upadkowi Kościoła, a teraz stoją na krawędzi niemal całkowitego wyginięcia. Wielcy obserwatorzy historii Kościoła zauważyli, że jeśli Kościół w jakimś miejscu na świecie straci pod rząd trzy pokolenia, wówczas straci ten naród całkowicie. Pozostało nam pięć lat trzeciego pokolenia. I nie następuje żadna godna uwagi zmiana, by powstrzymać to, co nieuniknione. To do nas, tych nielicznych, nieustraszonych dusz, które pozostaną i które sprostają rzeczywistej definicji wiernych katolików, obojętnie świeckich czy duchownych, będzie należało podtrzymywanie ognia, ustanowienie na nowo i zachowanie katolickiej tożsamości oraz bycie kościołem walczącym, niezależnie od szans. Niezależnie od stopnia prześladowania. Rozdział pierwszy Kościół walczący Łódź Piotrowa Użycie dzisiaj słowa walczące przywołuje obrazy fanatyków, którzy z szaleństwem w oczach wymachują mieczami i karabinami maszynowymi niszcząc wszystko, co stanie im na drodze do ostatecznego celu. Powinniśmy na chwilę zatrzymać się przy tym obrazie, albo raczej tym, co on symbolizuje i przeanalizować, co to oznacza dla chrześcijaństwa, a w szczególności dla katolicyzmu. Kościół katolicki ma trzy aspekty albo dynamiki. Kościół triumfujący, kościół cierpiący i kościół walczący. Kościół nie ogranicza się jedynie do egzystencji ziemskiej. W istocie jego egzystencja ziemska, którą się cieszy w porządku doczesnym, przemija. W końcu jedynie co pozostanie to Kościół triumfujący. Kościół w swojej naturze jest triumfujący. Jest on oblubienicą Chrystusa i jako taki jest całkowicie z Nim jednym ciałem. Tak jak Chrystus jest triumfujący, tak również i Kościół. Kościół triumfujący odnosi się do tej dynamiki kościoła, w której święci cieszą się obecnie wizją uszczęśliwiającą. Oglądają Boga twarzą w twarz. Są teraz połączeni w odwiecznej rapsodii szczęścia, a tego królestwa nie będzie końca. Są w niebie. Stąd kościół ten jest triumfujący dla wybranych, dla tych, którzy wytrwali do końca. Pięknym momentem zwrotnym zaś jest to, że skoro wytrwali do końca, nie ma już dla nich końca. Są zbawieni, osiągnęli cel ziemskiego istnienia. Cieszą się teraz tym, czego upadli aniołowie nigdy nie poznają na podstawie doświadczenia. Kościół cierpiący odnosi się do tej dynamiki życia Kościoła, w której święci ci, którzy wytrwali do końca, zostali odprowadzeni przed tron Jezusa Chrystusa i okazali się być w stanie takiej łaski wewnętrznej komunii z Bożym Majestatem, Trójcą Świętą, że zasłużyli na niebo, ale niewystarczająco przygotowani do tego, by przetrwać chwałę Bożego Blasku. Choć są w stanie łaski uświęcającej, nie osiągnęli koniecznej doskonałości, jakiej wymaga dostąpienie wizji uszczęśliwiającej, a więc muszą przejść jakieś ostateczne oczyszczenie swoich upodobań do grzechu. Koleją rzeczy oni także będą zjednoczeni z wybranymi i doprowadzeni do niebiańskich sfer z dala od zasięgu upadłych aniołów. Dusze, które tworzą Kościół triumfujący i Kościół cierpiący są zbawione. Albo oglądają, albo będą oglądać oblicze Boga. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy – Przeminęły. Ach, ale dla Kościoła walczącego stary porządek jest w rzeczywistości porządkiem teraźniejszym. Kościół walczący wiąże się z tą dynamiką życia kościoła katolickiego, w której walka wciąż trwa, gdzie toczy się walka o wytrwanie. Członkowie Kościoła walczącego, my, indywidualni katolicy, wciąż znajdujemy się w bardzo dużym stopniu w zasięgu upadłych aniołów, a nawet jeśli. I jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, wciąż możemy zostać usidleni przez nich i ich przywódcę szatana, który jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Przeciwnie do naszych rodaków w kościele triumfującym i w kościele cierpiącym, jesteśmy w bardzo dużym stopniu zaangażowani w walkę i nic nie jest pewne, dopóki się ona nie skończy. Nic to dlatego święty Paweł ostrzega surowo nas wszystkich: Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Byli niegdyś tam, gdzie my stoimy dzisiaj, walcząc, zabijając smoki atakowani przez piekielne legiony. Pośród wciąż szalejącej bitwy, powinniśmy znajdować wielką pociechę i nadzieję nie tylko w tym, że oni osiągnęli doskonałość i że my też możemy ją zdobyć ale że są w tej walce sojusznikami kościół triumfujący i kościół cierpiący pozostają w pełnym przymierzu z wolą trójcy świętej a w ląd trójcy świętej jestbyśmy dostąpili zbawienia i zjednoczenia z bożym majestatem na wieczność a zatem mamy pomoc nie tylko samego boga ale jego własnych legionów zarówno istot anielskich jak i istot ludzkich które stoją w gotowości by nam pośpieszyć z odsieczą. Jednak nie powinniśmy pod tym względem przyjmować postawy aroganckiej. Powód tego, że stoją w gotowości, mówiąc prosto, jest taki, że potrzebujemy ich gotowości, gdyż nie możemy sami stoczyć wojny z demonami. Najmniej znaczący demon ma dużo więcej mocy i inteligencji niż jakikolwiek i kiedykolwiek żyjący najgenialniejszy człowiek, jeśli ten człowiek nie jest wspierany łaską. Zatem my, katolicy, musimy właściwie zrozumieć sytuację, jaka nas czeka. Jesteśmy w trakcie tytanicznej walki o nasze dusze, każdy z nas. Nic nie jest pod tym względem gwarantowane. Nieważne jak bardzo święta czy pobożna jest dana osoba, nie wolno nam nigdy zapominać, że w tej chwili w piekle znajdują się dusze, które w pewnym momencie swojego życia były dużo świętsze niż my teraz i które miały dostęp do niewiarygodnych zasobów łaski. Na początek przychodzi na myśl Judasz Iskariota. Dokonywał cudów i wypędzał demony w imieniu Jezusa, jednak teraz jest niewolnikiem tychże samych demonów. W istocie święty Alfons Liguori przypomina nam, że Judasz wskrzeszał ludzi z martwych, ale zgubił własną duszę. Aby wyrazić to najdobitniej, wyobraźmy sobie duszę, która po stoczeniu bitwy z demonami i pomyślnie je rozgromiwszy w różnych chwilach swojego życia, poprzez ich przebiegłość dopiero na końcu pada ich ofiarą i zostaje wrzucona w ogień piekielny, gdzie stają się one jej panami. Jak myślicie, jaki odwet te same demony wezmą na tej biednej duszy, która nie wytrwała w dobrym do końca? Dusza ta przysparzała im coraz więcej upokorzeń, gdy oni byli jej poddani, i pomnażała ich cierpienia, a teraz to ona będzie poddana ich torturom. I dla tej nieszczęsnej duszy, która niegdyś znajdowała się na drodze do zbawienia, nie będzie ich końca. Zatem, kiedy Kościół mówi o sobie jako o Kościele, walczącym, mówi prawdę, gdyż waleczność jest niezbędna. Jak zauważyliśmy wyżej, powinniśmy trzymać się symboliki fanatyka z szaleństwem w oczach, wymachującego bronią i niszczącego wszystko, co stoi mu na drodze do zdobycia celu. Jest to użyteczna symbolika, nawet jeśli zapożyczona z rozdziałów o ziemskiej przemocy i rozlewie krwi. Katolik, prawdziwy katolik, rozumie, że to jest jedyna właściwa postawa, z jaką można podchodzić do wojny duchowej. Postawa całkowitego zniszczenia wroga, szatana. Piekielnego wroga tego, którego przepędzono, musimy całkowicie pokonać w swojej duszy i ponownie go przepędzić. Szatan toczy wojnę z ludem Bożym, z oblubienicą Chrystusa, a zatem oblubienica Chrystusa musi wspólnie i w swoich poszczególnych członkach toczyć wojnę odwetową. Jak powiedział sługa Boży, papież Pius XII, należymy do Kościoła walczącego, a jest on walczący, ponieważ na ziemi siły ciemności stale się niecierpliwią, by ogarnąć go zniszczeniem. Nie tylko w dalekich wiekach wczesnego Kościoła, ale w ciągu stuleci i w dniu dzisiejszym nieprzyjaciele Boga i cywilizacji chrześcijańskiej przypuszczają śmiały atak na najwyższe zwierzchnictwo stwórcy. I nienaruszalne prawa ludzkie. A więc proszę bardzo, od pierwszego papieża świętego Piotra aż do naszych czasów i naszej epoki, nie tylko do sługi Bożego Piusa XII, ale także jego następców, w tym papieża Franciszka, mamy bezpośrednie ostrzeżenia z ust namiestnika Jezusa Chrystusa, że szatan krąży wokół, szukając jak rozedrzeć nas na strzępy. Mamy takie obrazy w Piśmie Świętym, w pismach ojców i doktorów Kościoła, u niezliczonych świętych, mistyków, świątobliwych mężów i kobiet, nie wspominając o słowach padających z ust samego pana Jezusa. Od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Jest on powolnym niszczycielem, oszustem, zabójcą piękna w duszach. Tym, który oszukał narody. Jest on zwiastunem chaosu, siewcą niezgody i złych zamiarów. Jest on tym, który został strącony przez świętego Michała z nieba, by roztrzaskać się o ziemię. Duch Święty ostrzega ludzkość przez swojego umiłowanego ucznia. Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, świadom, że ma mało czasu. Apokalipsa, świętego Jana. A jaki jest cel świata diabelskiego? Jest to kwestia, która musi codziennie zaprzątać wszystkich gorliwych katolików. Jest to atak na Boga poprzez jego synów tu na ziemi. Zło nie tylko ma w sobie pewną zimną logikę, ma także w sobie pewnego rodzaju szaleństwo. Podobnie jak Bóg, szatan działa zgodnie ze swoją naturą, a jego naturą jest piekielna zazdrość. Zrodzona z pewnością z pychy, ale ta pycha wyraża się w takiej przepełnionej nienawiścią, zazdrości wobec Bożego stworzenia, że jest ona samym zabójstwem. Jego pycha jest napędzana zazdrością, zazdrością wobec każdej istoty, która mogłaby wciąż posiadać to, co on sam musiał porzucić. Musimy przypomnieć, że przed swoim upadkiem Lucyfer i jego legiony nie widzieli oblicza Bożego, nie mieli oni większego przystępu do wizji uszczęśliwiającej niż my dzisiaj. Doświadczali Boga w Jego chwale, ale nie w Jego obliczu. Jednak już sama chwała Boga była dla nich tak nieodparta, tak majestatyczna, tak głęboka, że ich wyobraźnia mieszcząca się w wielkich intelektach, mogła spekulować na temat tego, co by ich czekało, gdyby zostali dopuszczeni do wizji uszczęśliwiającej. Jednak nigdy nie miało się tak stać, gdyż zbuntowali się przeciwko czemuś, czego nie potrafili cierpieć obwieszczeniu, że w całej swej chwale nie będą najwyższymi w porządku stworzenia. Tak oto pycha weszła do stworzonego porządku i zostali oni wyrzuceni do piekła. I przy stworzeniu człowieka ich pycha ożyła na nowo w ich zazdrości, zazdrości wobec obdarzonej duszą materialnej istoty, która pewnego dnia może zostać wprowadzona w wizję im na wieki odmówioną. Kluczowe jest zapamiętanie jednego. Szatan nie widzi ludzkości jako wspólnoty bardziej, niż widzi ją Bóg. Oczywiście, istnieje w nas aspekt wspólnotowy Ludzka natura, w której mamy wszyscy udział i w niej uczestniczymy, ale ostatecznie jesteśmy osobami i zostaniemy nagrodzeni albo potępieni jako osoby indywidualne. Dopiero po zbawieniu albo potępieniu przechodzimy do większej społeczności wybranych albo społeczności potępionych. Zazdrość, z jaką legion piekielny postrzega człowieka, jest paliwem podtrzymującym tak wielkie płomienie piekła. Zazdrość wobec człowieka jest w rzeczywistości nienawiścią wobec Boga, zatem diabelską naturą jest po prostu nienawidzić, zabijać, niszczyć. Nie czerpi ona przyjemności czy zadowolenia z nienawidzenia, zabijania czy niszczenia. Po prostu robi te rzeczy. W dużym stopniu tak jak Słońce, które nie czerpie przyjemności ze świecenia, gdyż świeci samej swojej natury. Jednak przeciwnie do Słońca, Szatan ma inteligencję i wie, że jego czas jest ograniczony, że pewnego dnia nad historią opadnie kurtyna, a jego możliwość posługiwania się swoją naturą w porządku stworzenia dobiegnie kresu. I będzie on na wieki i wiecznie nienasycony, wiedząc, że mimo całej swojej mocy nie będzie już w stanie dalej zabijać i niszczyć, bowiem to przeminie. Jednak to dotyczy nowego porządku. Teraz musimy zająć się obecnym stanem spraw. Od chwili stworzenia Adama Smok zajmował się wywoływaniem różnych kryzysów, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, by pozbawić człowieka celu, Upragnionego dla niego przez Boga. Mistrzowskim posunięciem wywołał kryzys piękna, przed którym Ewa nie potrafiła uciec, a idąc śladem swojej żony, upadł Adam, nie potrafiąc przetrwać własnego kryzysu prawdy. Zatem stworzenie upadło, tracąc swoje pierwotne dobro. To wydarzenie, upadek, stanowiło stymulator całej naszej smutnej historii. Próby odzyskania piękna, prawdy i dobra, pogodzenia z naszym pierwotnym planem i ponadto, podniesienia na jeszcze większe wyżyny, wchłonięcia w samą prawdę, dobro i piękno. W każdym wieku i każdej epoce, w każdym sercu i umyśle zanieczyszczonym przez grzech pierworodny, znajduje się szatan przynoszący kolejne kryzysy, nieustannie wpędzający w niedole obiekty swojej zazdrości nas. Każdy kryzys wspólnoty rodzi się najpierw z kryzysu osoby, a kryzys wspólnoty, czy będzie on polityczny, czy ekonomiczny, czy militarny, ma bardzo rzeczywisty potencjał odbijania się na osobach i wywoływania w indywidualnych duszach nowych, kolejnych kryzysów. Weźmy pod uwagę na przykład w naszych czasach kryzys rodziny rozbitej przez niewierność. Zrodzone ostatecznie z pożądania w umyśle osoby wykracza poza osobę. Wchodząc na większą scenę, a dołączają się do tego inne, podobne, personalne kryzysy. Wiele indywidualnych kryzysów zatem łączy się i wywołuje kryzys zbiorowy, a ten zbiorowy kryzys następnie odbija się na osobach indywidualnych, odrzuconych dzieciach i tworzy w ich przypadku kryzysy indywidualne. I tak to się toczy. Rolą zatem kościoła walczącego, jest zwalczanie świata diabelskiego, bycie siłą wojskową, najeżdżającą terytorium nieprzyjaciela wykorzystującą siłę krzyża i ukrzyżowanego, by wyzwolić indywidualne osoby z jarzma piekielnego ucisku. Nie jest to drobna sprawa. Tak naprawdę to jedyne, co się liczy. Zatem od tej pory przedmiotem naszej analizy będzie zażarta walka prowadzona między Kościołem walczącym a królestwem szatana. Przyjrzyjmy się uważnie broniom, jakie stosuje nieprzyjaciel, ponieważ okazały się one w ostatnich dziesięcioleciach niezwykle skuteczne wobec wielu indywidualnych żołnierzy i oficerów kościoła walczącego. To, że siły diabelskiego świata nasilały swoje ataki po wiekach starannych przygotowań, nie było żadną nowiną dla papieża świętego Piusa X. Który napisał w swojej doniosłej encyklice Pascendi Dominiki Gregis w 1907 roku. A wyznać musimy, że szczególnie w ostatnich czasach wzrosła liczba takich nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego, którzy za pomocą nowych, a podstępnych środków usiłują paraliżować ożywcze działanie Kościoła. A nawet gdyby się udało, doszczętnie wywrócić samo nawet Królestwo Chrystusowe. Podczas gdy jeszcze nie był papieżem, kardynał Karol Wojtyła, biorąc pod uwagę duchową jadkę, jaka nastąpiła po ostrzeżeniu papieża św. Piusa X, zauważył niemal wiek później. Stoimy teraz w obliczu ostatecznej konfrontacji pomiędzy kościołem a antykościołem, Ewangelią a Antyewangelią. Konfrontacja talerzy w planach Bożej Opatrzności jest to próba, którą cały kościół, a Polski Kościół w szczególności musi podjąć, jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła, ale w pewnym sensie test dwóch tysięcy lat kultury i cywilizacji chrześcijańskiej ze wszystkimi tego następstwami dla ludzkiej godności, praw indywidualnych, praw człowieka i praw narodów. A w brutalnym podsumowaniu spraw duchowych papież Benedykt XVI, porównując upadek starożytnego Rzymu do współczesnej ludzkości, powiedział: Był to zmierzch pewnego świata. Częste katastrofy naturalne jeszcze bardziej zwiększały poczucie niepewności. Nie widać było żadnej siły zdolnej położyć kres upadkowi. Tym usilniej wzywano potęgi Boga, by przyszedł i bronił ludzi przed tymi zagrożeniami. Excita domine, potencjam tuam edveni. Również dzisiaj mamy wiele powodów, by przyłączyć się do tej adwentowej modlitwy Kościoła. Świat ze wszystkimi swoimi nowymi nadziejami i możliwościami odnosi jednocześnie niepokojące wrażenie, że zanika moralne przyzwolenie, bez którego nie funkcjonują struktury prawne i polityczne. To też wydaje się, że siły mobilizowane do obrony tych struktur są skazane na porażkę. Kiedy zatem przeanalizujemy cechy kościoła walczącego? Natychmiast napotkamy ducha konfrontacji, aktywnie wyszukiwanie nieprzyjaciela, pragnienie odnalezienia i zniszczenia go. To podejście brzmi obco w uszach współczesnego katolika, wychowanego przez ostatnie 50 lat na syropie herezji modernistycznej. Herezji, która wysławia Indeferentyzm i letniość wobec tego, co święte, która promuje obrzydliwy grzech bycia letnim. Choć wprowadzenie tego tematu do współczesnej rozmowy na temat zbawienia może szokować, trudno nawet o jakąkolwiek dyskusję z powodu grzechu zuchwałego liczenia na miłosierdzie Boże u tak wielu osób. Istnieje jedna rzecz, którą Bóg nienawidzi, a tak, Bóg nienawidzi, Ustanowił nienawiść pomiędzy wężem a niewiastą. Od grzechu śmiertelnego nie cierpi on jeszcze bardziej letniej duszy. Czytamy słowa, jakie wypowiedział własnymi ustami w apokalipsie świętego Jana. A skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimne, chcecie wyrzucić z mych ust. Bycie obojętnym na rzeczy Boże jest bardziej obraźliwe dla Boga niż w rzeczywistości czynne działanie przeciwko nim. Letnia dusza jest dla Wszechmocnego nikczemna i dostępuje tego strasznego wyróżnienia, że Boży majestat jest nią tak zniesmaczony, iż wymiotuje ją ustami. Podstawowym grzechem współczesnych katolików jest grzech bycia letnim. I jest to grzech, który Kościół walczący musi atakować z największą energią. Można być pewnym, że skoro jest to ten grzech, którym Wszechmocny najbardziej gardzi, to jest to grzech, który piekielne rejony diabelskiego świata najbardziej kultywują. Dowody na to widzimy wszędzie wokół nas. Katolicy są znudzeni wiarą. Przytłaczająca większość nie uczęszcza na nie dlatego, że całkowicie odrzuca Boga, ale ponieważ nic jej to nie daje w cudzysłowie. Jest to dla nich nudne. Z jednej strony takie stanowisko w jakiś sposób łatwo zrozumieć. Odprawianie mszy świętej zostało tak strywializowane, tak wyprane ze swego znaczenia dla oka i ucha, że to, co pozostało w wielu parafiach, wydaje się być czymś niewiele lepszym od towarzyskiego spotkania, w którym, w którym praktycznie nie ma nic z transcendencji. Gdyby ktoś dzisiaj wszedł na przeciętną mszę świętą w przeciętnej parafii, myśl o walce ze złem, o przywoływaniu mocy niebieskich, by wybawić duszę od wiecznego potępienia, o trwaniu w kontemplacji u krzyża i przyjmowaniu w swą duszę Wielkiego Bożego Miłosierdzia, byśmy przemienili się w srogich wojowników urodzonych do walki, jak słusznie zauważył papież Leon XIII. Takie myśli nigdy takiej osobie nawet by nie przyszły do głowy. Jakże miałoby się to stać? Mnóstwo nadużyć praktycznie odcięło wszelki dostęp do takich myśli czy poruszeń intelektu. Ludzie zobojętnieli na rzeczywistą obecność Chrystusa na ołtarzu i znudzili się nią bowiem szatan tak manipulował sprawami Kościoła, by zaciemnić prawdę o najświętszym sakramencie. Wykorzystując wielkie trendy kulturowe, doprowadził do podporządkowania swojemu wpływowi zarówno hierarchii, jak i świeckich, rozwadniając w ten sposób wiarę i przekształcając ją w coś, co ma związek z człowiekiem i naturą, a nie Bogiem i światem nadprzyrodzonym. Jedynym możliwym wynikiem takich zabiegów stała się letniość dusz. To przeciwko temu, temu całemu niegodziwemu przedsięwzięciu musi wystąpić Kościół Walczący. Musi doprowadzić do konfrontacji z tym złem, rzucić mu wyzwanie, wyszukać je i zniszczyć, nim ono zniszczy więcej dusz i sprowadzi więcej nadprzyrodzonego terroru na lud Boży. Ponieważ tak wiele zła już zinstytucjonalizowano i wchłonięto w codzienne życie Kościoła, samej tej instytucji należy rzucić wyzwanie i napiętnować ją, gdyż zło jest wielkie w samym środku Kościoła. Przywództwo sparaliżowane, letni świat ochrzczonych. Jednym słowem, to z czym mamy do czynienia, to globalna apostazja. Musimy być przygotowani na przejście wielkich prób. W niedalekiej przyszłości. Prób, które będą wymagać od nas nawet oddania życia oraz całkowitego daru z siebie Chrystusowi i za Chrystusa. Przez Wasze modlitwy i moje możliwe jest zmniejszenie tej udręki, ale nie ma możliwości już, by jej zapobiec, ponieważ tylko w ten sposób Kościół może zostać skutecznie odnowiony. Jak wiele razy w istocie ta odnowa Kościoła dokonywała się w krwi, tym razem ponownie nie będzie inaczej. Musimy być silni, musimy się przygotować. Musimy powierzyć się Chrystusowi i Jego matce i musimy dbać, bardzo dbać o modlitwę różańcową. Święty Jan Paweł II, Fulda, Niemcy, 1980 rok. Przerażającą rzeczywistością jest patrzenie na nieszczęście spadające na Kościół tak szybko i z tak pozorną łatwością, ponieważ oznacza to, że to samo może przytrafić się każdej indywidualnej duszy. Jeśli szatan może doprowadzić do różnych wydarzeń na skalę światową, by dojść do obecnej rzeczywistości, to o ileż łatwiej jest mu dokonywać takich diabelskich rzeczy w duszy tylko jednej osoby. Tak jak robi to w przypadku osoby indywidualnej, zainicjował on serię wydarzeń, które wywołały najpierw zwątpienie świata, a następnie poszukiwania na nowo, ale z innej perspektywy. Szatan nie potrafi stwarzać. Może jedynie wypaczać i niszczyć. Ma do swojej dyspozycji dobra stworzonego świata. A zatem, by zniszczyć człowieka, wykorzystuje dary, którymi Bóg człowieka obdarował. Wypacza ludzki intelekt, nasila ludzkie namiętności, zbija kapitał na wynikłym stąd chaosie i wywołuje jeszcze większy chaos. Stan nieustannego chaosu doprowadza do pierwszego kryzysu, który z kolei wywołuje jeszcze więcej kryzysów, które żywią się sobą nawzajem i nieustannie rodzą jeszcze nowsze. Człowiek utrzymywany jest zawsze w stanie braku równowagi. Zawsze w poszukiwaniu jakiejś stabilizacji. To nasza natura. Ale potykając się, miotane w te i we w te, szuka jej w znacznym stopniu podobnie do pasażerów w statku pośród gwałtownej burzy. Pragną oni bezpiecznej przystani, szukają jej, ale nie mogą jej znaleźć. Kierują żagle ku czemuś, co wydaje się być latarnią, by odkryć jedynie, że jest to miraż na środku oceanu. Jeszcze nim stracą go z oczu, pojawia się kolejna iluzja i obierają kurs na nią. W międzyczasie okręt rozpada się, nie mogąc wytrzymać nieustannego ataku. Choć jest to trafna analogia dla obecnego kryzysu, zastanawia dlaczego jednocześnie jest tak wiele obojętności, tak wiele letniości. Dlaczego nie ma poczucia trwogi? Wróćmy na chwilę do naszej analogii. Wyobraźmy sobie, że pasażerowie i załoga są odurzeni alkoholem. Prawie przez całą podróż pili pod pokładem. Gdy warunki na morzu uległy pogorszeniu, oni znieczulili się na skutki sztormu. To ich stan dobrowolnego upicia się sprawił, że wszystko wydaje im się być normalnie. Jeśli użyjemy tej analogii, być może lepiej zrozumiemy werset pisma świętego: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Gdyby można obdarzyć burzę kryjącą się za nią osobowością, autorem wielkim i złym Posejdonem, a następnie przypisać Posejdonowi plan, który trzyma w ukryciu przed okiem pasażerów statku, aby doprowadzić do jeszcze większych zniszczeń, byłaby to dobra analogia sił diabelskich. Planem Szatana od samego Edenu było wywołanie kolejnych kryzysów, ale pozostawanie jednocześnie głęboko ukrytym, Niezidentyfikowanym tak bardzo poza zasięgiem wzroku, że nikt poza fantazyjnymi opowieściami marynarzy z otwartych mórz nie zaprząta sobie nim myśli. Nie chce on opowieści o cmentarzysku statków lub o skrzyni Davy'ego Jonesa czy o okrętach przemierzających te morza, które roztrzaskują się w drzazgi o skały, gdy wszyscy pasażerowie pogrążają się w odmętach fal. To baśnie dla straszenia dzieci i rozrywki gawędziarza. Nie opierają się one na rzeczywistości? Tak myśli umysł oszukany przez świat diabelski. Jakże prawdziwe są słowa świętego Pawła ostrzegającego chrzczonych, że stali się rozbitkami w sprawach wiary. Kościół walczący, by rozszerzyć analogię, jest wielkim okrętem wojennym, mającym obowiązek ocalenia statków, które nie mogą zapobiec swojej własnej destrukcji. Ma on wystarczającą pancerzenie i wystarczającą konstrukcję, by przeciwstawić się burzy. Posiada dobrze przeszkoloną załogę, by w nagłych przypadkach śpieszyć z pomocą. Jego jedyną powinnością jest holowanie zdewastowanych kadłubów i wciąganie na pokład tak wielu pasażerów, jak to tylko możliwe. Ale wraz z upływem czasu jego zadanie stało się jeszcze trudniejsze, gdyż pasażerowie statków zmierzających ku zniszczeniu tak się upili, tak upoili. Że nie rozpoznają swojego własnego niebezpieczeństwa, przerażającego zagrożenia, na które są wystawieni. Ponadto Posejdon, znużony udarnianiem jego planów przez okręt Kościoła Walczącego, skierował swoje ataki ku niemu, mając specjalny plan walki, ponieważ jeśli zdołał nieruchomić i zatopić okręt wojenny, wówczas wygra wszystko. Nie pozostanie żaden inny okręt, który mógłby nieść zbawienie. Budowniczy okrętu wojennego wiedział z wyprzedzeniem o srogości sztormu i wielkiej nienawiści Posejdona, a więc odpowiednio skonstruował swój okręt, gwarantując jego niezatapialność. Z pewnością może on odczuwać skutki burz, rzucany i miotany na wszystkie strony, ale nigdy nie zatonie. Został zbudowany z innego materiału niż cała reszta okrętów. Załoga zaś wiedziała że wszystkie latarnie morskie to złudzenia inspirowane przez Posejdona i że jedyna nadzieja ocalenia to znalezienie się na pokładzie. Pewnego dnia sztorm ustanie, ale teraz należy podjąć walkę. Wzniecając zatem burze i szkwały, by roztrzaskały słabsze statki, Poseidon wcielił w życie specjalny plan ataku na okręt wojenny. Nie był to nowy plan. Próbował go już wcześniej i w pewnym stopniu plan ten się powiódł. Jednak zawsze odkrywał go kapitan i przeciwstawiał mu się skutecznie. Stąd Posejdon opracował nową strategię zwrotu akcji. Upić załogę, tak jak pasażerów, których usiłowała ocalić. W szczególności starszych oficerów i wyższych rangą członków tejże załogi. Gdyby udało się ich zmiękczyć, można by powstrzymać całą operację ratunkową. Być może nigdy nie zatopi okrętu, ale mógłby z piekielną pewnością spowodować zrzucenie przezeń kotwicy i porzucenie jego misji, gdyby sparaliżował go, przekonawszy tak wielu członków załogi i starszych oficerów, jak to tylko możliwe, by wyskoczyli za burtę. Dla urzeczywistnienia tego planu konieczny będzie cały szereg wydarzeń, kryzysów, które ostatecznie staną się kryzysami pokładowymi, a nawet buntem. Ale taki był jego szczególny cel. Z pewnością dla papieży z perspektywy ponad wieku nie było tajemnicą, że diabeł odniósł sukces, przygotowując światowy grunt pod obecny kryzys, wykorzystując już od ponad pięciu stuleci różne wcześniejsze kryzysy. Jeśli ktoś zastanawia się nad stanem kościoła, nie musi daleko szukać. Wystarczy, że spojrzy na stan świata. Jeśli jest on w rozsypce, to dzieje się tak, ponieważ jego orędownik, kościół katolicki, jest w rozsypce i niezdolny pośpieszyć mu z pomocą. Żadna inna instytucja w całej ludzkiej historii nie posiadała pełnomocnictwa do tego, by zwalczać i pokonać świat diabelski, z wyjątkiem świętego kościoła katolickiego. Jest to jedyny cel jego istnienia i posiada on obietnicę swojego bożego założyciela i oblubieńca – że bramy piekielne go nie przemogą. To oczywiście zakłada, że Kościół jest gotowy do bitwy, że jest czujny, że nie śpi i że jest trzeźwy, podejrzliwy wobec wszystkiego, co może stanowić zagrożenie dla zbawienia. W czasie kolejnych kryzysów swojej świętej historii Kościół stał czujny, a po burzy i bitwie wyłaniał się jako zwycięzca niezależnie od poniesionych ran. Flaga Krzyża wciąż powiewała na jego maszcie. Ale jak odpowiednio zauważyli papież Święty Pius X, papież Święty Jan Paweł II i papież Benedykt XVI, w naszych czasach dzieje się coś bardzo odmiennego. Szatan wywołał kryzys, jakiego nigdy wcześniej nie znano w kościele tak zwany sztorm doskonały. Szczęść Boże, droga słuchaczko-słuchaczu. Jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyścicowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.